Środa 20 marca to będzie trudny dzień dla wszystkich, którzy mają coś do załatwienia w centrum Katowic albo po prostu tu pracują. W tym dniu odbędzie się kolejny protest rolników. Ma w nim wziąć udział 200 osób i 50 traktorów. Zablokowane zostaną drogi w okolicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rolnicy chcą rozmawiać z wojewodą śląskim i edukować mieszkańców regionu na temat polskich produktów oraz skutków związanych z unijnym Zielonym Ładem. Karolina Komada. To ma być największy jak do tej pory protest rolników, bo wspólnie z myśliwymi zablokują drogi wjazdowe i wyjazdowe z miast, autostrady i granice w 400 miejscach. Protest będzie miał charakter pokojowy, będziemy edukować mieszkańców Śląska, będziemy rozdawać ulotki, żywność, będziemy informować ich, dlaczego strajkujemy. Nasze postulaty są na razie dotyczące tylko rolnictwa, ale to tak naprawdę cały Zielony Ład jest szerszy, ponieważ dotyczy również transformacji przemysłu górnośląskiego. W województwie śląskim protestujący skupią się wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Rolnicy chcą kolejny raz rozmawiać z wojewodą i przedstawić mu swoje postulaty dotyczące Zielonego Ładu. W Unii Europejskiej chcą zrobić zieloną wyspę świata, bo przecież w Chinach otwierają nowe kopalnie, budują nowe elektrownie węglowe, a u nas będą to wszystko zamykać i będzie transformacja ekologiczna. To jest super fajny pomysł, ale ja nie wiem, czy my tu w Unii to wytrzymamy finansowo, jeżeli będzie dopuszczony produkt, w ogóle produkty różne z innych krajów, z krajów trzecich. W strajku w Katowicach weźmie udział 50 ciągników. W związku z tym autobusy ZTM będą poruszały się po trasach alternatywnych. Wystąpią też utrudnienia dla samochodów osobowych. W godzinach od 5 do godziny 19 ulica Ligonia, Rejmonta, a także Jagiellońska będą całkowicie wyłączone z ruchu. W tych miejscach rolnicy będą protestować i blokować ulice ciągnikami rolniczymi. Natomiast ulica Francuska w rejonie skrzyżowania z ulicą Jagiellońską, tam jest przejście dla pieszych, które ono okresowo też będzie blokowane. Jak zapowiadają rolnicy, będą kontynuować protesty i blokady do momentu wycofania się Unii Europejskiej z Zielonego Ładu w rolnictwie.